Hej kochani, dziś porozmawiamy sobie trochę o innym temacie, będzie to depilacja twarzy i ciała. Dostałam tutaj paczkę i razem z Wami ją otworzę, bo taką dostałam prośbę, żeby otworzyć ją na wizji, mam tutaj piękną paczuszkę. I razem ją zaraz otworzymy. Zrobiłam tylko makijaż oczu, nawet nie malowałam brwi, bo właśnie dziś będziemy testować coś, co może służyć też do przecinania, do regulacji brwi. Ok, zdjęłam wstążkę. Otwieramy, specjalnie tutaj z bliska Wam się pokazuje, żebyście wszystko widzieli. Karolino, bardzo nam miło przedstawić nasz nowy produkt Veet Sensitive Precision Trimmer do twarzy i ciała. Wiemy, jak bardzo lubisz wszelkie nowości kosmetyczne i gadżety, dlatego też mamy nadzieję, że spełni Twoje oczekiwania. Po to ten test. Nasz trymer to pierwszy gadżet Veet specjalnie stworzony do delikatnych części ciała, twarzy, pach i bikini. Dzięki różnym końcówkom i nasadkom grzebieniowym odpowiada na różne potrzeby. Jest zarówno elegancki, jak i kompaktowy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w podróży, które tak bardzo kochasz. Mamy nadzieję, że testowanie go i recenzowanie okaże się przyjemnością. Życzymy miłego dnia i czekam na Twoją opinię, zespół Veet. Dziękuję bardzo. Ja bardzo lubię takie przesyłki, tym bardziej rzeczy, które mnie tak bardzo interesują, bo depilacja jest tematem zawsze na czasie. Tutaj mam ulotkę produktową i tu mam właśnie sam produkt. Dobrze, i mam tutaj pokazane wszystkie końcówki, co jest jakby zawartości opakowania. Napisane jest, jak włożyć baterię. Tak wygląda samo urządzenie i dziś będziemy sobie je testować i będę sobie z Wami oceniać. Pamiętacie, jak kiedyś się dostawało lalki? Tak się wyciągało z opakowań z tych plastikowych i to była niesamowita radość dla każdej dziewczynki. Wiecie, co ja robię zawsze, jak mam jakiś sprzęt typu depilator czy jakaś elektryczna szczoteczka? Zawsze przechowuję to w tym woreczku, który jest dołączony, bo bardzo łatwo jest wszystko tutaj umieścić i nic nam się na pewno nie zgubi. To jest bardzo fajne. Dobrze, no to wiem już to. Najpierw uruchomię urządzenie i zaraz będziemy je testować na żywo na mnie. Włożyłam na 0. Oj, zaczyna działać. Na 1 i działa wtedy. Ok, czyli bardzo, bardzo proste. I teraz zobaczymy sobie, jak to działa z tymi nasadkami. Zamocować wybraną głowicę trymera, zakładając ją na górną część. Ok, czyli tutaj ta końcówka jest po to, żeby ochronić tą końcówkę, gdy ją zdejmujemy. Kiedy ją zdejmuję, mogę sobie założyć tą kolejną. W ten sposób, czyli też proste. I też uruchamiamy, i to jest po prostu trymer do przecinania. Uruchamiamy i to jest po prostu trymer do przecinania włosków bez wybierania długości. Mogę też założyć trymer, żeby przycinać do określonej długości, na przykład okolice bikini, jeżeli chcę mieć jakąś jedną długość. Ta nakładka również jest do tej końcówki. Tutaj też mamy różne długości. Do brwi jest ta, z nakładką jest to nasadka grzebieniowa do uzyskania jednolitej długości włosów, czyli też jeżeli chcemy mieć jakieś konkretną długość, jeżeli nie chcemy ściąć na 0. Teraz Wam powiem, po co w ogóle komu taki trymer, jeżeli możemy użyć zwykłej maszynki jednorazowej, takiej jak używają na przykład nasi faceci lub jakiej używamy często gdzieś tam goląc nogi czy pod pachę. Na pewno zauważyłyście, że przy używaniu zwykłej maszynki jednorazowej pojawiają się często jakieś zaczerwienienia, zacięcia. Ja na przykład mam też często zapalenie mieszków włosowych po używaniu zwykłej takiej golarki. Wiem, że na pewno macie obawy przed goleniem włosków. Często do mnie piszecie, że przed takimi zabiegami musicie włoski z twarzy zgolić i co wtedy? Czy Wam odrosną takie włosy jak Waszym facetom, takie sztywne i tak dalej. Dziewczyny, tak się nie dzieje. Przy wyrywaniu włosów one odrastają nierównomiernie, są takie czasem miękkie, czasem też się robią przez to niestety pod skórą jakieś właśnie zapalenia, ponieważ ten włos nie daje rady się przebić. Ja mam niestety tendencję do obrastania włosów. Dlatego uważam, że czasem warto te włosy przystrzyc, zgolić i pozbyć się tego problemu. Często jest też tak, że mamy jakieś tam 2-3 włosy, które nas denerwują i moim zdaniem wtedy nie warto robić całego woskowania tej okolicy, wyrywać sobie wszystkich włosów, wystarczy je po prostu przyciąć. I przy takim urządzeniu, gdzie mamy tutaj te głowice takie bardzo, bardzo precyzyjne, to będzie bardzo wygodne, żeby, zobaczcie, założyć sobie taką głowicę, mamy tutaj tą małą powierzchnię tnącą i ściąć sobie tylko te, powiedzmy, 2-3 włoski. Dlaczego nie używać zwykłej maszynki, to już mówiłam. Na pewno nie chcecie sobie przejeżdżać po twarzy właśnie taką dużą maszynką, jest to też mniej higieniczne. Uważam, że taki sposób jest o wiele, wiele lepszy. Taki sprzęt o wiele łatwiej zdezynfekować, umyć, jest to o wiele bardziej takie poręczne, higienicznie szybsze. Także jeżeli nie chcecie wyrywać włosów z jakichś powodów, może Was to boli, może macie podrażnienia, może Wam wrastają włosy, to przycinanie będzie dobrym sposobem. Zajmuje to po prostu parę sekund i macie problem z głowy. Także polecam Wam to i z mojego doświadczenia Wam mówię, że włosy nie odrastają czarne, nie odrastają grube, nie odrastają nie wiadomo jakie. Jak przytniecie włosy, naprawdę Wam się nic nie stanie. Ja czasem też sobie stosuję różne Ja czasem też używam kremów depilujących z Veeta i to też jest fajne, natomiast nie każdy lubi zapach kremu, nie każdy lubi właśnie nakładać sobie coś na twarz i siedzieć w tym kilka minut, to będzie metoda znacznie szybsza. Ale teraz już przejdźmy w takim razie do testu, zobaczymy sobie jak to działa. Czyli ja liczę na jakieś propsy za to, że się Wam tutaj obnażam. Jak widzicie mam tutaj ślady nie tylko po trądziku, ale głównie właśnie po wyrywaniu włosków są tutaj ślady. I jak widzicie malutkie włoski na brodzie, na pewno je tutaj teraz widać w kamerze, bo zbliżenie jest duże. Ok, tutaj macie zbliżenie. Na pewno widzicie mnóstwo takich małych włosków. One są prawie niewidoczne, ale tutaj się zebrały. I co zauważyłam przy przycinaniu tutaj na brodzie, to to, że lepiej przycinać pod włos. Nie wiem, czy coś tu widzicie na tym ostrzu, ale ja włoski widzę, już nie jest to ostrze takie przejrzyste. No i mamy brwi. Ja sobie teraz je przeczeszę do góry. Tutaj z tyłu raczej nie ruszam, tylko te właśnie z przodu. Plus okolica oczywiście między brwiami, która jest moją zmorą od zawsze, chyba od 10 roku życia rosły mi tu włoski. I końcówka, której użyję, to jest ta mała, precyzyjna, dzięki czemu przycinanie będzie bardziej precyzyjne. I tu już widać, bo na brwiach mamy włosy ciemniejsze, nie tak jak na, przynajmniej u mnie na twarzy. Ok, kochani, ja nie usuwam sobie włosów tutaj na twarzy, tutaj na policzkach, ponieważ nie mam tu włosków. Nie usuwam też włosy na baczkach, ale mam nadzieję, że podobała Wam się prezentacja tutaj na twarzy. Pokazałam Wam, w których miejscach usuwam włoski, no i mam ekstra gładką skórę wszędzie tutaj, gdzie użyłam tego trymera. Czuję się, jakbym po prostu była wywoskowana, wszystko jest gładziutkie. Zdaję sobie sprawę, że za kilka dni będę musiała powtórzyć ten zabieg, ale jakby to trwało tak szybko, że dla mnie to nie jest problem. Robię makijaż i już do Was wracam z podsumowaniem. Kochani, jestem z powrotem, czuję się już lepiej przed kamerą, bo mam make-up, także zdecydowanie pewniej, no ale nie wstydzę się tutaj pokazywać Wam bez makijażu, z moim trądzikiem, rozszerzonymi porami oraz włoskami na twarzy, jest to coś najbardziej normalnego. Także mam nadzieję, że docenicie to, że Wam się tutaj tak pokazałam bez żadnych ogródek. Co do samego urządzenia, przede wszystkim jest to bardzo precyzyjny sprzęt, jest bardzo łatwy w użyciu, szybki w użyciu, działa błyskawicznie, na pewno o wiele szybciej niż wszelkie inne golarki, niż wszelkie inne woski czy kremy do depilacji. Działa błyskawicznie. Żadna inna metoda nie pozwoli Wam dojść tak precyzyjnie właśnie tutaj przy brwiach, usunąć tych włosków. No jedynie pensetą musiałbyście się bawić, ale pensetą wiadomo, że będzie to bolesne. Nie chcemy też zawsze wyrywać tutaj włosków, tylko chcemy je czasem przyciąć, żeby skrócić te brwi. Od razu mi się lepiej malowało brwi, jak tutaj sobie właśnie te włoski przycięłam. Tak samo no tutaj wszystko, skóra jest tak gładko jak po włosku, a trwało to szybko i żaden włosek mnie już tutaj nie denerwuje, nie drażni. Przy tej metodzie depilacji nie uszkadzacie sobie skóry, czyli tak jak czasem przy wosku, czy źle to zrobicie, czy kosmetyczka źle to zrobi. Może Wam uszkodzić skórę, może Wam zerwać wierzchnią warstwę, możecie mieć podrażnienia, możecie mieć wyrastające włoski, krostki i tak dalej. Tutaj to eliminujecie. Nie musicie się bać właśnie, że coś takiego się może zdarzyć. Jest to dość elegancki sprzęt, tutaj możemy go włożyć i przechowywać w swojej czy to toaletce, czy gdzieś w łazience. Myślę, że każda kobieta, która lubi dbać o siebie, depiluje się, czy to twarz, czy ciało, ucieszy się z takiego gadżetu, jest to niezwykle poręczne i myślę, że naprawdę fajny sposób na prezent. Minus depilacji tym sposobem widzę to, że włosy będą nam odrastać, no ale przy każdym ucinaniu włosa będzie on szybciej odrastał niż kiedy włos jest wyrwany. A tak jak Wam wspominałam, nie zawsze chcemy włos wyrwać, czasami chcemy go tylko przyciąć, nie zawsze chcemy pozbyć się cebulki. Także jest to minus i plus, ale plus jest taki, że tak szybko usuwamy te włosy, że nawet nie zauważycie kiedy raz, dwa, trzy i nie ma już włosków na twarzy czy na ciele i jest to naprawdę super szybkie. Kochani, ja ze swojej strony bardzo polecam ten gadżet, mi się sprawdził. Widzieliście na własne oczy, usuwa włoski, od razu lepiej się nakładało cały makijaż twarzy i tutaj wokół oczu i brwi. Jestem nim zachwycona, będę go tu trzymać w mojej toaletce. Dajcie znać, co o tym sądzicie, dajcie znać, czy chciałybyście wypróbować taki gadżet, czy tak jak ja macie problem z obłosieniem na twarzy, czy chciałybyście spróbować takiego sposobu, jakimi sposobami Wy sobie radzicie. No i to tyle w dzisiejszym filmie, zostawcie mi kciuki do góry, no i widzimy się w kolejnym.